Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy kupując nieruchomość na kredyt mieszkaniowy, wejść po prostu w kredyt z minimalnym wkładem własnym, czyli 10%, czy też może dopłacić więcej i mieć tego wkładu więcej, powiedzmy 20, 30 czy też więcej procent. Ok, więc próbując odpowiedzieć na to pytanie, przede wszystkim zrozummy pierwszą bardzo ważną rzecz. Czyli na czym zabezpiecza się bank w tej konkretnej transakcji. Więc przede wszystkim bank, gdy podchodzimy do kredytu mieszkaniowego, gdy kupujemy nieruchomość, bez względu na to, czy my będziemy chcieli na tej nieruchomości później zarobić, czy tam po prostu zamieszkać, bank zabezpiecza się na obietnicy, że my ten kredyt będziemy spłacać. Oczywiście zabezpiecza się na obietnicy w postaci naszego obecnego majątku oraz całego przyszłego do wartości hipoteki. Więc to jest jakby fakt numer jeden. Bank zabezpiecza się na naszej obietnicy. Idąc dalej, bank zabezpiecza się na nieruchomości, którą chcemy zakupić, więc jest to dla niego drugie zabezpieczenie. A trzecim zabezpieczeniem jest oczywiście wkład własny. Więc im więcej tego wkładu własnego wniesiemy w inwestycje, tym ryzyko dla banku jest niższe, dzięki czemu niekiedy nagrodzi nas też niższym oprocentowaniem, a tym samym niższymi kosztami całego kredytu. Więc idąc tym tokiem rozumowania, powinniśmy ten wkład własny mieć możliwie jak najmniejszy. No dobrze, ale to przecież nie jest jedna strona medalu. Są jeszcze inne powody, dlaczego moglibyśmy mieć ten wkład własny minimalny, a może właśnie idąc w drugą stronę, mieć go, ten wysokość tego wkładu własnego mieć większą niż od nas wymaga bank. Więc spróbujmy zrobić przeciwwagę. Więc może się okazać, że są osoby, które są na tyle majętne, że dla nich dodatkowy wkład własny, który mogą włożyć do banku, nie stanowi większego problemu, a dla takich osób na przykład może mieć znaczenie to, żeby ten kredyt miał możliwie jak najniższe oprocentowanie. Więc to jest jakby przeciwwaga do tego, o czym mówiłem wcześniej. Więc takie osoby jak najbardziej istnieją, chcą mieć możliwie jak najniższą ratę, więc dopłacają większą ilość wkładu własnego. Są też osoby, które mogły na przykład inwestować w nieruchomości i stwierdzą i po prostu na przykład kupują kilka mieszkań na kredyt mieszkaniowy. To jest powiedzmy ich już czwarte mieszkanie, do którego się przymierzają i wtedy bank może bardziej przychylnie na nich spojrzeć, jeżeli tego wkładu własnego wniesiemy po prostu więcej. Tak? Będzie bank miał niższe ryzyko i będzie chciał z takim inwestorem dalej współpracować. Właśnie, idąc dalej, są jeszcze takie niuanse, które już niekoniecznie są przeciwwagą dla jednej czy dla drugiej strony, ale o których warto również wspomnieć. Może się okazać, że osoby, które boją się kredytów, właśnie myślą kategoriami, że dopłacając więcej wkładu własnego będą miały mniejszy kredyt, mniejsze ryzyko i tak dalej, co jest już, jak wspomniałem, trochę takim błędnym myśleniem, ponieważ to jest zabezpieczenie dla banku. Dla takich osób może się okazać, że lepszym sposobem jakby ulokowania tych pieniędzy jest po prostu konto, na którym te pieniądze będą trzymać. A w razie czego, jeżeli byłaby taka sytuacja, taka jakaś czarna godzina by przyszła, to po te pieniądze po prostu sięgną i one będą dla nich dostępne. A gdyby te same osoby wpłaciły pieniądze bezpośrednio do banku na poczet wkładu własnego, no to wiadomo, że mogłyby te pieniądze uzyskać dopiero wtedy, kiedy tego mieszkania już nie będą miały, bo je po prostu sprzedadzą. Także dla takich osób może się okazać, że lepszym rozwiązaniem jest trzymanie pieniędzy po prostu na koncie, a nie koniecznie w tej inwestycji. Idąc dalej, może się okazać, że są osoby, do których pieniądze się po prostu nie trzymają i dla nich trzymanie pieniędzy na koncie może być ryzykowne o tyle, że szybko te pieniądze stamtąd po prostu znikną, ponieważ gdzieś się rozpłyną, zawsze są jakieś nieprzewidziane wydatki, jakieś potrzeby i tak dalej. Rozumiesz, co mam na myśli. Więc dla takich osób może się okazać, że te pieniądze po prostu powinny być w inwestycji poprzez większy wkład własny i mniejszy kredyt. Także jak widzisz, sposobów myślenia jest cała masa. Chciałbym też poznać właśnie konkretnie Twój, więc jeżeli chcesz się z nim podzielić ze mną, to napisz proszę, jakie masz na ten temat zdanie w komentarzu, a ja bardzo chętnie na nie odpiszę. Także tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!